Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie. Jeżeli możesz, powtórz to, co zrobiłeś przed chwilą. Zaświeć wszystkie diody. Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Dzisiaj, jak widzicie, jestem Sebastian. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy wam pewien opuszczony domek. Jak widzicie, jeszcze jest jasno, ale jak dojedziemy, będzie już się na pewno ściemniało, bo mamy taką porę roku, jaką mamy. No i słuchajcie, prawdopodobnie coś tam w środku się znajduje. Zobaczymy, co tam jest ciekawego do pokazania. Można wejść bez problemu. No i słuchajcie, mam ze sobą przyrząd K2, także wstępnie będziemy mogli zobaczyć, czy dzieją się tam jakieś anomalie, bo prądu na pewno tam nie ma. Tak więc zobaczymy miernikiem pola elektromagnetycznego, czy jakieś anomalie wystąpią i wtedy będzie można wstępnie zadecydować, czy przeprowadzić tam dalsze śledztwo paranormalne, czy sobie odpuścić. A więc po przerwie widzimy się już na miejscu. Kochani, dotarliśmy właśnie na miejsce, które będziemy dzisiaj nagrywać. Jak widzicie, tak jak mówiłem, jest zupełna noc. Może nie noc, ale już jest taka godzina, że jest już po prostu ciemno na maksa. A dom, do którego zmierzamy, znajduje się tutaj. Już widzicie, jest nawet wydeptana ścieżka. Także co? Uderzamy. No powiem ci, że dojście jest naprawdę ciekawe. No. Nie? Wieczorem, nie? Klimacik. No, klimacik jest zarąbisty, że tak powiem. A przypomnę, że mamy dzisiaj Święto Zmarłych, 1 listopada. Tym bardziej właśnie klimat jest niesamowity. No i zobaczcie. Mamy już przed nami ten opuszczony dom. Zobaczymy, z której strony tutaj uderzyć do niego, w sensie wejść. Prawdopodobnie któreś okno jest otwarte. Ale wieje to? No wieje strasznie. Oczywiście świecimy sobie pod nogi, żeby nikt nas po prostu tutaj nie widział. A tu miękko jest, co? O kurczę. Słabo. Ale tu jest klimat, co? Zobacz. Słabo? Jest rozacko. Czekaj, co? W czym my tu stoimy, że tak to śmierdzi? To śmierdzi z tej chaty chyba tak. Zobacz. Czy gnojówka? Nie, zobacz tu. Ty, no faktycznie. A po te liście to wszystko, nie? No gnie, ale swetor. No. Dobra, ja może wejdę najpierw. Halo, dzień dobry. Czy jest tu ktoś? Słuchajcie, jesteśmy wewnątrz. Dzień dobry, halo. Zobacz to. Czy jest ktoś tutaj? Zdaje się, że... Że nikogo nie ma. Powiem ci szczerze, że nie wiem, od czego zacząć, ale no jest tutaj mnóstwo butelek po piwie specjal. Mnie najbardziej zaciekawi, zobacz to. No. Naprawdę niesamowita pytownia. O kurczę, ale zobaczcie, ile tego tu jest. Ale zobacz, ile tu jest pajęczyny wszędzie. No. Czy wy to widzicie, drodzy widzowie? Wygląda to tak, jakby po prostu ktoś tutaj koczował. Był spragniony. masa butelek. Słuchajcie, nie wiemy, czy tutaj się coś wydarzyło złego. Postaram się poszukać jakichś rzeczy, które mogłyby na to wskazywać.
Dom jest nam nieznany, dlatego też najpierw sobie ten domek przejrzymy, a potem. O, to się trochę światło odbija? Twoje światło się odbija, dobra. A potem spróbujemy określić, jaki jest właśnie tutaj stan duchowy tego miejsca. Tak jak wam obiecałem, chciałbym zacząć na swoim kanale przygody z sesjami paranormalnymi. Nie wiem, jak mi to będzie wychodziło. Mam nadzieję, że ten temat was zainteresuje. No ale dobra, no jestem cały czas, powiem wam, w szoku, ile tu jest normalnie butelek i petów. Oczywiście ktoś tutaj grał w loterię. Mamy mnóstwo zdrapek, ale zobacz, jaki ten nożyk stary, nie? No. To jest dopiero. O. Mówię, że to takie, kurczę, jakby do rzeźbienia, nie? Czegoś. Całkiem możliwe. Naprawdę stary. Nie? No i, kurczę, okularki, zobacz. Ale patrz, jaka tutaj prowizorka, nie? Z tą żarówką, tak niziutko. No. Na sznurku. No klimat jest, kurczę, mroczny, nie? Że tak powiem. No to była żarówka na baterię. No zobacz. Są takie dostępne już. Szkoda, że nie mam aparatu, bo nie mogę wam nawet przybliżyć. Spójrzcie. Obrazy religijne i również ikony na drewnie. Oczywiście wszystko to już wygląda naprawdę w opłakanym stanie, no ale klimat robi naprawdę niesamowity. Tu w tym miejscu również znajdujemy jakieś ramki i mnóstwo śmieci. Zobacz, krzyż jest nawet. Jest krzyż. Mam nadzieję, że za chwilę nikt nam tutaj nie wyskoczy. Oby. To chyba zestaw lichtarzowy, co? Tak. Krzyżyk niech stoi tak, jak powinien. Kurczę, to tu nie wiadomo. Którędy, nie? Tutaj Którędy. Raczej nie, czeka, nie bardzo. Przez te butelki? Tu byśmy musieli tą szafkę chociaż pokazać, widzą? Co my tu mamy? Coś ciekawego mamy? Imię jakieś? Satima, dziękuję za okazane za ufanie. Do kogo zaadresowane? Nie wiadomo. Już ci mówię. Bez nazwiska. Do pana Jana. Do pana Jana. A więc pan Jan tutaj mieszkał. No i jak sami widzicie, spożywał, o ile to było właśnie jego, spożywane przez pana Jana. Zobaczcie, ile tych butelek tutaj jest. Niesamowita ilość. Zobaczcie, ile tych butelek tutaj jest. Niesamowita ilość. Słyszałeś to? No. Ja pierdolę, ty. Zobacz, te drzwi się ruszają. Kurczę. Halo? Kurczę, klimat jest. Może idziemy najpierw w tą stronę. Dobra, upewnimy się, że tam nikogo nie ma. Zobaczcie, tu na piecu nawet. Stare buty. Chyba klosz, nie? Od lampy. Tak, to jest klosz. Mnóstwo tutaj takich drewnianych właśnie ikonek jest, nie? Na ścianach. Zobaczcie, licznik jest już odłączony. Znaczy licznik, tak, i nawet jest zdjęty. Chociaż przewody są poprowadzone, ale są korki wykręcone. Także nie ma tutaj prawa w ogóle być elektryczności. Ale słuchajcie, tutaj również przepiękna ikona. Ale ja nie wiem, jak tu się w ogóle poruszać wśród tych pajęczyn normalnie. No. O kurczę. Zobacz na to, jaka umywalka. Ja pierdziele. Co tu się wyprawia w ogóle? Mnóstwo maszynek. Zobacz, wiesz, ile tu jest DNA na tym wszystkim. No. Masakra, nie? Patrz, tajniczek chyba już elektryczny, co? Czy... Będziemy wiedzieć. Nie, nie? Kurczę. Te drzwi, nie? Ja pierdzielę. Weź mnie nie strasz. Patrz tu. Trzeba uważać troszkę.
Kurczę, tu wszystko już leci w dół. Może nie wszystko, ale no jest takie miejsce przegnite. I patrz, tutaj krzyż był. No, urwany. Chyba, że jest taki mały, ale chyba urwany jest, co? Urwany, łamany, no. Jezu, troszkę, się ostał. Troszkę taki zły omen. Te drzwi mnie przerażają, to jest, no to jest taki przeciąg, bo nie sądzę, żeby ktoś tutaj był. Teraz sobie tam zobaczymy. Ale zobaczcie, mamy kalendarz. 2014. A więc mamy mniej więcej odpowiedź, w jakim roku ten dom mógł być opuszczony albo jeszcze zamieszkiwany. No i ponownie do pana Jana poczta zaadresowana. Tak jest. Wszystko się zgadza. Oczywiście nie podajemy nazwisk. Broń Boże. Tu mam taki chyba jakiś szałerek, co? Komórkę. Tak, tu nic nie ma. Stare radyjko. O, Dorota. Unitra? Dorota. Unitra, tak jest. Niesamowite. I te zielone ściany, nie? O, tu już jest grubo. Zobacz. Jest wszystko zawalone. Co tam się dzieje? Zobacz. Tu wszystko siadło. O, jest nawet szafa z ciuchami. Tak, tam jest fajny kredensik, zobacz, taki oszklony, ale to już też lata. Stoi, widać. Zobacz, wszystko gładzi. Fornik cały. I oczywiście przepiękny obraz na wprost, a nawet dwa obrazy. Dwa obrazy są, tak. Tam jest okno na zewnątrz. Ale to wszystko siadło tu, nie? No. Dach szlak trafił na to. Ale zobacz, tam są wciąż pozostałości. Są naczynka. Czy da się dopuszczać? Nie? No. Ale tu jest klimat. To wszystko jest zarwane, moi drodzy. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale wiatr dmucha niemiłosiernie i tam rusza się w oknie kawałek materiału. Jak, co... jak w dobrym horrorze. A zobacz, tam w rogu też jest obraz, nie? Na no. ścianie. Tak, tak, zgadza się. Popękany. Piec kaflowy bez drzwi. A co to jest za urządzenie? Dronetka wodna? Co to mogło być? Nie mam pojęcia. Jakaś gaśnica taka jakby? Chyba tak, bo tu musiał być jakiś zawór albo co? Chyba, że się mylę. Napiszcie w komentarzach, drodzy widzowie, jeżeli wiecie. Nie wolno gasić urządzeń elektrycznych. Tak, to będzie coś do gaszenia. Zobacz, tu mamy jeszcze pozostałości po ulach. Ale nie? Faktycznie, tak. Gniazda pszczół czy os. Stara butelka po wiśni. Napój wiśniowy. Wzmacniający. Wiśniowo-miodowy może jakiś. O, kasety VHS. Kasety VHS i ktoś tu się w elektronikę bawił, bo widzi jakieś płytki. Ciekawe. Ciekawe, co jest na tych kasetach, nie? Mm-hmm. Kurczę, fajnie by było właśnie wziąć i mieć taki odtwarzacz. I wziąć takie kasety, oczywiście zwracając je potem. Wziąć, przejrzeć zawartość, nie? Mm-hmm. Albo nawet mieć w samochodzie taki zestaw, wiesz, podłączasz pod zasilanie. Sprawdzasz i... To by było, powiem ci, nawet całkiem ciekawe. Jest to możliwe. Zanim przystąpimy oczywiście do śledztwa paranormalnego, przejdziemy do kolejnych pomieszczeń, w których jest naprawdę mnóstwo pajęczyn. A czekaj, tu mamy coś? O, standardowo mamy weka. Groszek z marchewką, z głodu nie umrzemy. I fasolka. I nawet ostatnio sałatkę robiliśmy z żoną. Kurczę. To jest ciekawa buteleczka. A co tam było?
Już nie zobaczymy. O, i coś tam w środku. Jakieś robaki się zalęgły. To niech się tam bawią dalej. Westfalka. Ktoś próbował to pewnie wynieść. Pewnie Boże, trochę waży. Ale to jest syf. No. Okej, tu chyba mamy przedsionek, co? Albo kuchnię. Oczywiście jakieś pozostałości ubrań, zasłonki. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle, jak to wszystko odrywa się od stropu, bo to są najprawdopodobniej płyty, nie? Te pilśniowe takie. Tak, tak. Jak wody dostaje, to jest jak papier, nie? Typowe plecówki, nie? O, zobacz. Praca mistrzowska, wykonawca H. Malejko, rok 1979. To jest jakiś piec. Tak, to jest gazóweczka. Słuchaj, jest lodówka, zobaczymy, co się w niej kryje. Standardowo. Na szczęście nie ma tragedii. Jedynie białe pająki zombie. Kolega. Na którymś odcinku mówiłem, co to jest. Jest to taki grzyb, który pokrywa całego pająka. Pająk zostaje unieruchomiony. I ten grzyb po prostu, on, ten pająk żyje w środku tego grzyba. No nie wiem jak to, nie wiem jak to powiedzieć, no taki typowy pająk zombie, nie? Że ten biały grzyb, który porasta pająki, on sam porusza tymi pająkami do miejsc bardziej wilgotnych się przemieszcza, wiesz? Opcja 7. Mam również zamrażarkę. No, tu. O kurczę. Puściutko. Nie. Dobra. Oczywiście opakowania po małpkach. Tam. Kurczę, jaki, zobacz, młoteczek, nie? Żytniówka. Taki precyzyjny młoteczek. Jakieś kamyki. Pasek skórzany. To chyba na rower. Na rower, tak. Na narzędzia. Co to mam dalej? Mamy suszarkę z kubeczkami. Tu się coś wysypało w widelce. A to co to jest? Róg? Ty no. To będzie róg krowi. Pusty. Tak. Dokładnie. O kurczę. Kawa, ty. Nie, to nie kawa. Wiśnie? Porzeczki? Ja był wie. Porzeczki pewnie wciśnięte. Niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. No to. Mogłoby wybuchnąć, o, nie? Fajny pojemniczek. Ale zobacz, tam na suficie nad pająki. Nie pamiętam, ślimaki. Ślimaki są, nie? No, faktycznie. Jaka tu musi być wilgoć, nie? Bez kitu. Tutaj jest tylko pojemniczki. Dobra, tu z tyłu za tobą fotel. I mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Kapie z sufitu, nie? Mhm. No tam, powiem ci, będzie niebezpiecznie wejść. Nawet nie widzę wejścia tutaj na strych. Tu chyba było obok. Myślisz? Tak mi się coś wydaje, tak. No i gazóweczka. Tak do góry nogami wam pokażę. Nie chcę się schylać. Ale schylać. Naprawdę, stara. To jest naprawdę... Ale jest klimat, nie? No. Pewnie jeszcze słyszycie, jak mówię przez nos, bo nie do końca jeszcze jestem wyleczony. Teraz tak, tam mieliśmy jeszcze jeden pokój, nie? A, jeszcze tu jest jakieś przejście. No właśnie, tutaj chyba będzie... Tak, są schody. Wejście na górę. Za katarą. To co, chyba najpierw jeszcze tamto pomieszczenie zobaczymy. Dobra, no, ale komarów jest. O Jezu! O kurczę, ale no. Teraz ruszyłeś to. Kurczę, teraz weź tam przejdź po tych butelkach i pajęczynach. Niestety trzeba pajęczynę zniszczyć. Kurczę, jak... Mamy kolejny kalendarz z 2002 roku. A
Tu z kolei mamy mnóstwo plastikowych butelek. Jest piec kaflowy. A zobacz, jak ściany pękają, nie? No, czas robi swoje i wilgoć. Patrz tam, jak ładnie to wygląda. Półeczka z obrazami. Ale tu jest wszystko pognite. Jest szafa z ubraniami. I mamy kolejne kalendarze. Boże, jaki to mógł być rok? Marzec 2006. Nieprzyjemny zapach naprawdę od tych ubrań. No. Ale tu się wszystko zarywa, co? Tu wszystko siadło, nie? Zobacz, no, belki stropowe, białe aż wszystko. No. Nie, gnije. Spójrzcie na ten obraz na wprost. Chciałbym tam przejść, wam pokazać to. Kurczę. Jedzie jakiś samochód. Mam nadzieję, że przejedzie. Kurczę, zarwało się pode mną troszkę łóżko, ale zobaczcie, to jest to, co chciałem wam pokazać. Przepiękna półeczka z obrazami i tam jeszcze, zobaczcie, mamy zajączka, figurę zajączka, mnóstwo starych gazet. No i jak sami widzicie, wszystko jest naprawdę porozwalane, wszystko się tutaj sypie, naprawdę. Nawet czuję, że stoję na tym łóżku i to wszystko się zarywa pode mną. No. Część na pewno jest zawalona, nie? O kurczę, Jasu. Pokaż. Te deski takie nie za ciekawe. Kurczę. Jest coś? No, sporo rzeczy. O kurczę, co tu się dzieje? Zobacz. O. Musimy uważać, gdzie stąpamy. Ale zobaczcie, jakie mamy. No, tam jest wszystko zarwane. Ale zobacz tu. No. Kurczę. Pierwsza komunia. Ależ tu jest dużo pamiątek. Z komarami. Może to będzie. Zobacz ty. Jak myślisz, żeby pan Jan? Kto wie, może. Kurczę, niesamowite. Stara pamiątka. No. Z pierwszej komunii. Zobacz na te telewizory, nie? Ja bym tutaj chciał jakoś się przedostać. Trzy są. To chyba nie ma sensu. Pakować. No tak niepewnie to tutaj wszystko wygląda. Zobaczcie, moi drodzy, jakie niesamowite telewizory. I tutaj jeden telewizor malutki, zasłonięty tutaj kawałkiem mebla. Kolejny telewizor tam z tyłu. Także naprawdę niesamowite znalezisko. Tu jakieś stare naczynko. Stare świeczniki. Zobaczcie, no naprawdę mnóstwo staroci. Tam co się dzieje, nie? No, niezły bałagan. Kurczę, jak tu się porusza, się?
tylko. Mogę tą teczkę sobie tutaj strzelić. Zobaczcie, jak to wszystko jest przechylone. To wszystko spada tu na dół. Normalnie masakra, nie? Co? Weź przyświeć tam bardziej, ja chciałbym sobie... Zobacz, stare heble. Tak. Do ręcznych robótek. Koszyczki, zobacz, koszyczki, torba. Na tej torbie jakby atrament się wylał, co? Z dachu smoła. A może. Faktycznie. Zobaczcie, mnóstwo ubrań starych. Mnóstwo gazet. Krzesła. Ty, ale tu jaki telewizor jest. Gdzie? Tu. Tu jest dobrze. Zobacz. Selena. Zobacz, jaki telewizor. O? Kurczę, mega. Naprawdę. Tam co, łóżeczko? O, ja cię kręcę. Zobaczcie, moi drodzy, jakie łóżeczko dziecięce. Naprawdę artefakt taki, że w głowie się nie mieści. Stare krzesła. Tu mamy kolejny kineskop od starego telewizora. Ale jak tam jest... Nie wiem, jest tu niebezpiecznie chodzić, jak nie wiem. I ile tu jeszcze jest rzeczy, nie? I w ogóle ta szafa. Zobacz, co tu jest. Figura. Ale to creepy wygląda, ty matka boska bez twarzy. Twarzy, nie? O, ja cię kręcę. Wszystko dzisiaj tak się układa, nie? Połamane krzyże. Powiem ci, że boję się tu dalej stąpać, bo tu są już dziury. Nie ryzykuj. Ale ile tu jeszcze jest rzeczy. Kurczę. Nie, tu jest w sumie twardo. Zobacz. Piecyk gazowy. Tu jakieś... Telefon. Piecniki, co? A telefon. Gdzie? Dalej, prosto ten czerwony. Czerwono-czarny, tutaj łuk. A, właśnie jest, dobra, widzę. Stara waliza, nie? I tam mamy 100 z gazet albo ulotek kauflandowskich. Ale nie będę się to pchał, bo tam jest wszystko przegnite. No, ryzykowne. Tu mamy kolejny kineskop. Kurczę, telewizor w sumie. Ile tutaj musiało być telewizorów? Patrz, tutaj też jest telewizor. A nie albo skrzynia od niego. No tu, nie? No. Kany. I tu zobacz. No. A tu jest ty. To jest? Kurczę. Mikrofala? Co? Mikrofala? Eat grill, no. Stara mikrofalówka. Zobacz. Pewnie prądożerna, co? No. Kwietnik, zobacz. No. No i w sumie poza tym nic i więcej. Nie same ciuchy. W tym miejscu możemy spróbować w ogóle sprawdzić, czy jest tutaj jakieś oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Jak widzicie, na razie pali nam się zielona lampka. Nie ma tutaj w ogóle elektryczności. Ale zobacz, jeszcze to mnie zaciekawiło. Te ramy obrazu. Mhm. Nie? Okej, słuchajcie, jak widzicie, nic tutaj nie oddziałuje na ten przyrząd. Zgadza. Nic tutaj nie oddziałuje na przyrząd. A więc tak, moi drodzy, jesteśmy tu razem z Sebastianem i chcielibyśmy się po prostu zapytać, czy w tym domu
doszło do jakiejś tragedii. Czy w tym domu są jakieś uwięzione dusze, które nie zaznały spokoju? Jeżeli takie są, no to jeżeli możesz, to wpłyń lub wpłyńcie na to urządzenie w ten sposób, że po prostu zaświeci się więcej diod, możecie czerpać energię z tego urządzenia, a my będziemy przechadzać się w odwrotnej kolejności, a więc schodzimy z włączonym urządzeniem i spróbujemy zobaczyć, w którym miejscu występuje jakakolwiek anomalia. Nie wiem, czy to widzicie, że się świeci jedna dioda zielona. Widać. Dobra. A więc myślę, że możemy podążać z powrotem. Powiem ci szczerze, po takim strachu dawno nie chodziłem. Zatrzymam się na chwilę przy tych obrazach z komunii. Czy są w tym domu jakieś dusze, które zostały uwięzione i nie zaznały spokoju? Czy doszło w tym miejscu do jakiejkolwiek tragedii? Czy ktoś popełni tutaj samobójstwo? Nie ma żadnego odzewu. I powiem ci generalnie też, nie odczuwam. Nie odczuwam zimnych dotyków. Na sobie takich emocji, wiesz, jakby. Ale zobacz. Coś tutaj jeszcze są, zdjęcia rodzinne, zobacz. O kurczę. Stary. Ja cię kręcę. Fryzura. Oczywiście słyszycie uderzenie drzwi. Jest to wszystko spowodowane przeciągiem. I cały czas tutaj sprawdzamy na... Zobacz. Niesamowite zdjęcie. Jak na razie przyrząd nic tutaj nie wskazuje. Tak, to już pokazywałem. Takie stare. Nigdzie ani daty, nic nie ma, nie? Żeby tak chociaż przybliżyć to czasowo. Dobra, myślę, że zejdziemy na dół i tam ponownie włączymy przyrząd, żeby po prostu nie spać ze schodów. Tak, zróbmy. Pamiątki z komunii, tak? Mhm. 68. To jest 68. O kurczę. Jan Paweł II. Nasz Pawełek. Ale powiem wam, że tak wieje, jakby się naprawdę ktoś powiesił. I te drzwi cały czas tam pukają. Jest niespokojna. Czy oprócz nas jest jeszcze ktoś tutaj? Ktoś, kogo nie możemy zobaczyć, ale możemy poczuć? Jeżeli tak, wpłyń na to urządzenie, zapal wszystkie diody. A jeżeli możesz, zapal chociaż pomarańczową diodę. Będziemy wiedzieli, że są tutaj jakieś anomalia i dzieje się coś na terenie tego domu. Wygląda na to, że jest... Jesteśmy sami. Spokój, cisza.
Jeśli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie, proszę. Zaświeć wszystkie diody. Czy w tym pokoju ktoś zmarł? Ktoś odebrał sobie życie? Jeżeli tak, wpłyń na to urządzenie. Zamanifestuj swoją obecność. Jak sami widzicie, moi drodzy, nic nie wpływa na to urządzenie. A więc możemy śmiało stwierdzić, że w domu tym nic złego się nie stało. Nie chcę już drugi raz tam wchodzić przez te butelki, ale tak, wydaje mi się, że nic tutaj się nie stało. Powiem ci, że oprócz tych uderzających drzwi nie odczuwam jakiegoś tutaj strachu, jakiejś dziwnej energii. I to na pewno dobrze, z jednej strony, bo byłoby nieciekawe, gdyby się coś tutaj działo. No cóż, myślę, że będziemy kończyć odcinek w tym miejscu, nie? Tak. Słuchajcie, moi drodzy, przyrządu jeszcze nie wyłączam. Odłożę go tutaj na stole. Słuchajcie, ja tutaj z całego serca dziękuję Sebastianowi, że zdecydował się wybrać tą późną porą. Jak zawsze polecam się. Dzięki bardzo. No i jak widzieliście, przyrząd, który jest często używany przez ekipy badające zjawiska paranormalne, nic nie pokazał. Nic nie pokazał, żadne diody nie mrugały. A więc można przyjąć, że nic w tym miejscu się złego nie wydarzyło, że nie ma tutaj jakiejś złej energii i niewidzialnych bytów. Oczywiście, gdyby się zagłębić, można byłoby użyć więcej innych przyrządów, ale myślę, że na chwilę obecną poprzestanę na tym przyrządzie. Nie jestem jeszcze w 100% gotowy używać innych urządzeń, ale wszystko oczywiście po kolei, małymi krokami. Mam nadzieję, że uznacie to za duży plus. Taka lekka zmiana na moim kanale. No i cóż, pozdrawiam wszystkich swoich widzów, wszystkich patronów. A osoby, które by chciały dołączyć do patronów, to oczywiście serdecznie zachęcam. Na platformę Patronite wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie komentarz. Subskrybujcie. Oczywiście subskrybujcie. O! O. Widziałem. Kurczę, nie zarejestrowałem. Widziałem, wszystkie się paliły. Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie. Jeżeli możesz, powtórz to, co zrobiłeś przed chwilą. Zaświeć wszystkie diody. Kurczę, powiem ci jeszcze. Nie wiem, jak ja mam to teraz interpretować. Kurczę. Drodzy widzowie, napiszcie w komentarzu, co mam zrobić. Czy mam się tutaj pojawić z większą ilością przyrządów i spróbować dokończyć śledztwa? Czy to był po prostu jedynie przypadek? Napiszcie w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.